Witajcie, kanał Rock Day. Jak nastroić gitarę elektryczną tunerem? No, podstawa oczywiście to jest nastrojenie gitary przed każdym graniem, czy to próba, czy koncert, czy lekcja, czy cokolwiek, czy sobie ćwiczymy, no nie? Opcja jest taka, że mamy tunery, albo są podłogowe, które wpinamy bezpośrednio, kabel idzie od gitary do tunera i później idzie z powrotem, idzie do wzmacniacza. To jest jedna opcja. To są zwykle tak dość proste, na zasadzie włączamy stroi chromatycznie albo wyłączamy, zaraz powiem co znaczy chromatycznie. Albo druga opcja to są tunery. No, tunery w piecach też są, oczywiście we wzmacniaczach. Teraz coraz więcej takich tylko gitarowych, takich można powiedzieć combo takich, gdzie mamy dużo różnych efektów, takich do ćwiczeń, mają wbudowane tunery. Aczkolwiek coraz więcej wzmacniaczy ogólnie ma wbudowanych tunery. Ja mam akurat, w tym momencie używam tunera, który już tylko sobie go przesunę, żebyście mogli sobie to dobrze zobaczyć. O. Guitar and Violin Tuner. Taka literka A. On jest w takiej formie, jak sobie go odpalimy. I teraz tak, można wybrać, nie wiem akurat czy w tym tunerze można wybrać, myślę, że można, to bym musiał sobie kliknąć, wybrać opcję właśnie strojenia chromatycznego lub takiego strojenia ustawionego pod kątem konkretnego instrumentu, na przykład tu mam ustawione strojenie na samej górze, popatrzcie, 7 string guitar a 440 Hz, czyli gitara 7-strunowa, częstotliwość tego dźwięku A 440 Hz i to jest tuner, który wyłapuje, widzicie, patrzcie, tutaj mam B, E, A, D, G, B, E, czyli wyłapuje tylko i wyłącznie te 7 strun pustych na gitarze. Oczywiście te struny, które, te dźwięki, które są na pustych i na gryfie gdzieś, też wyłapie, tylko że w tym wypadku jakby tuner nam pokazuje konkretne dźwięki, które musimy mieć. A strojenie chromatyczne z kolei jest coś takiego. Zobaczymy, czy dam radę to włączyć. O, chromatyk, dobra, jest, bez problemu można przełączyć. Teraz mam napisane chromatyk, any i standard. Standard A 440 Hz. Czyli teraz w tym strojeniu mamy taką opcję, że my wiemy, jaki ma być dźwięk na poszczególnych strunach. Jeżeli chcemy sobie zrobić drop, czy możemy o pół tonu niżej, o pół tonu wyżej, cokolwiek chcemy nastroić, albo jakieś dziwne stroje, to po prostu my musimy mieć w głowie, wiedzieć, jaki ma być dźwięk, no nie? Ja uważam, że najlepiej mieć ten chromatyczny tuner, ponieważ no, nauczenie się tych paru dźwięków na początek E, A, D, G, B, E, to nie jest żaden problem, no nie? Tylko teraz spróbujmy sobie obadać. Ja sobie zagram, jak akurat ten tuner wyłapuje. O, najgrubsza struna, dźwięk E. Zobaczymy, czy mam bardzo rozstrojoną. No, troszeczkę jest. Zrobimy na przykład taki eksperyment, że sobie strunę. O, struna G. Popatrzcie, teraz mam tak, że dźwięk jest. O tak, chromatyczny też wyłapuje to, co się mówi. Czyli na przykład jak coś zanucę. On wyłapie teraz każdy dźwięk. I popatrzcie, tutaj mam dźwięk w połowie między F a G, między Fis. Dobrze, to tak, między Fis a G. No i naszym zadaniem jest po prostu takie dostrojenie, żeby był idealny dźwięk, żeby był bardzo fajny. Nie wiem, jak teraz na czym to postawię, żebyście widzieli. Pyk. Teraz delikatnie sobie go
Juśio sobie naciągamy strunę, teraz zobaczcie. Dobrze go trzyma, dobrze. Musicie pamiętać, że struna ma tendencję do ciągłego opracowania, czyli na przykład jak zbliżymy się gdzieś do jakiegoś źródła ciepła, to się rozciągnie struna i będzie za niski dźwięk, no nie? Gdzieś zimnie to ona się troszeczkę kurczy, więc jakby struna cały czas pracuje, to nie jest tak, że raz sobie nastroimy, raz na miesiąc i ona będzie trzymała. Po prostu generalnie od grania struny się rozstrajają, odrobienie bendingu. Zobaczymy, jak się teraz rozstroi takie. Dobra, i teraz zobaczymy. A akurat w tym wypadku nie za bardzo się zmieniło. Tylko właśnie teraz, jak to naciągnąć, bo na przykład niektórzy widzą, no tak, tutaj jest ta wskazówka, ona chodzi raz to, raz tamtą stronę, jak to teraz zrobić. Generalnie zasada jest taka we wszystkich tych tunerach ze wskazówką. Nawet nie wiem, czy to jest inna możliwość graficznego przedstawienia tego standard. Można upgrade'ować do jakiejś innej, trzeba zapłacić, żeby to akurat mieć może jakiś inny wygląd, ale mi się wydaje, że to jest akurat najlepsza opcja, czyli to co na dole się przesuwały dźwięki. Czyli chodzi o to, że jak wypatrzycie i teraz dźwięk, ta strzałeczka jest po lewej stronie dźwięku, który potrzebujemy. Dobra, zagramy G. Jeżeli strzałeczka jest po lewej stronie, to znaczy, że jest za niski dźwięk. Jeżeli strzałeczka jest po prawej stronie tego dźwięku, to znaczy, że jest za wysoki. My musimy trochę popuścić. Na przykład mam teraz dźwięk o G taki. Widzicie? Teraz jest za wysoki. Muszę po prostu zrobić, żeby on... Jest git. O. Żeby nastroić, to trzeba przekręcić ten klucz tutaj, znaczy te klucze w strunach. Tylko pamiętajcie, że to nie to, że kręcimy nie wiadomo ile obrotów, to musimy robić minimalny obrót podczas strojenia. Dobra, zobaczmy jeszcze raz na przykład odraz. Ja ją na przykład troszeczkę porozstraję. O. No i teraz dobra, teraz patrzymy. Najgrubsza E. O, jest po prawej stronie dźwięku, prawda? Musi mieć E. Dobrze mówię, po prawej stronie dźwięku. Musimy ją troszeczkę... Czy teraz jest za wysoko? Ma być E, czy musimy troszeczkę zejść w dół? Jeszcze sobie zjedziemy. Teraz jechałem za nisko. O, i jaki jest teraz dźwięk? Jeszcze jest źle. Teraz jest poprawnie. Prawie. Jak teraz wygląda ten dźwięk? A przez to, że jestem krótkowid, to mi ciężko w kamerze zobaczyć. A. No jest gis i A. Czyli musimy iść dźwiękiem w tamtą stronę, żeby dojść do A, no nie? Czyli musimy go troszeczkę naciągnąć. Jak to wygląda? Jak wygląda? Jeszcze uderzam. No.
Okej. Dźwięk D akurat jest odrobineczkę w prawo, prawda? Odrobineczkę za... Teraz jest nawet git. G. Czyli tak. Dźwięk G mamy po prawej stronie. Wskazówka, można powiedzieć, że poszła w stronę Fis, czyli F z krzyżykiem. My musimy dojść do G. Czyli co robimy? Naciągamy. Ten tunel jest bardzo czuły właśnie, to mi się podoba w nim, że wszystkie jakieś nadgłosy on wyłapuje, czyli bardzo łatwo wyłapuje też właśnie dźwięki strun. Tu mamy dźwięk B. Dźwięk B jest odrobineńkę. O. Dźwięk E, o. Wskazówka jest po lewej stronie dźwięku E, czyli że jest po lewej stronie, po tej stronie, to musimy troszeczkę naciągnąć. Pamiętajcie, jeżeli będzie po tej stronie, to musimy popuścić. Naciągnąć, popuścić. Czyli to mieliśmy zrobić troszeczkę naciągnąć. Tylko to będzie mi tutaj wybrzmiewało, dobra? Zobaczcie jedną rzecz, te kwadraty na górze latające. Im jesteśmy bliżej dźwięku, akurat ten tuner ma coś takiego, im jesteśmy bliżej dźwięku tego, który potrzebujemy, akurat w tym wypadku dźwięku E, tym wolniej te kwadraty się przesuwają. Na przykład najgrubszy dźwięk E. Zrobimy tak, żeby było obniżę E o pół tonu, znaczy nie o pół tonu, o ćwierć tonu. Zobaczymy, jak będzie teraz falowały, te przesuwały się te kwadraty. W skrócie, jeżeli mamy dźwięk, w który celujemy, tym wolniej się obracają te, wolniej się przesuwają te kwadraty. No taki akurat patent, wizualizacja. Tutaj można wyłączyć w ogóle to. Może nie być ta wizualizacja, może być. Więc tak mniej więcej to się dostraja. Tylko tak, musicie jeszcze pamiętać o tym właśnie, że jak dostrajamy dźwięki, to jak najmniejsze ruchy robimy. Jak zaczniemy dużo kręcić, to po pierwsze możemy przekręcić, w ogóle minąć tą strunę i się okaże, że zamiast E mamy powiedzmy E, F, na przykład do G dochodzimy i zaczynamy tą strunę, ona się robi coraz twardsza, aż w końcu pęka. I to nieraz też tak właśnie mają uczniowie czy tacy początkujący, którzy po prostu kręcą, strasznie dużo obrotów robią, a to jest no nie bardzo niewskazane, żeby dużo kręcić, bo można po prostu urwać strunę, no nie? I ważne, żeby też ten dźwięk, który uderzamy, żeby on brzmiał. Nie, że na przykład i dostrajamy, no nie, bo on przecież nie wyłapie dźwięku. Po prostu on musi płynąć. I wtedy sobie możemy go... Tutaj mi od razu pokazuje.
kwadraty na pewno pomagają trochę. Gorzej przeszkadza jak mówię. O, i teraz? Piękne brzmienie. No, tylko jeszcze pamiętajcie, że najlepiej elektryczną gitarę stroić na czystym kanale, oczywiście. Na czystym kanale, czyli taki jak teraz mam, bez żadnych przesterów. Mam nadzieję, że to pomogło. Jeżeli coś było niejasnego, to piszcie w komentarzach oczywiście, bo to wtedy skoryguję, nagram jeszcze raz ten filmik albo cokolwiek. Także dzięki za uwagę, papatki.